hydrostatyka, zadanie numer 16. Jednorodny sześcian pływa w rtęci zanurzony do 1/4 swojej objętości. Jaka część sześcianu będzie zanurzona w rtęci, jeśli na jej powierzchni nalano wody do górnego poziomu sześcianu? Podane są gęstość rtęci i gęstość wody. Wypisujemy dane. Szukane jest X. Zanurzenie sześcianu w rtęci, gdy nalano wody. Pierwszy rysunek przedstawia sytuację, gdy sześcian pływa w rtęci. Zanurzony jest wtedy do 1/4 objętości. Działają na niego dwie siły. Ciężar Q i siła wyporu FWR1. Siła wyporu rtęci w pierwszym przypadku. Oczywiście, że te dwie siły się równoważą. I drugi przypadek. Nalano na rtęć wody. Zwróć uwagę, co się teraz dzieje. Woda wywiera na rtęć ciśnienie. Jest to ciśnienie dla rtęci zewnętrzne, które zgodnie z prawem Pascala rozchodzi się w rtęci we wszystkich kierunkach jednakowo i prostopadle do ścianek naczynia. Więc to ciśnienie wywarte przez wodę pojawia się pod dolną powierzchnią sześcianu i wywiera na sześcian siłę, siłę wyporu. Zatem teraz w tym przypadku działają na sześcian trzy siły. Ciężar, tak jak w poprzednim przypadku Q, ale do góry działają dwie siły wyporu. Siła wyporu rtęci FWR2 w drugim przypadku i siła wyporu wody. Ponieważ pojawiła się dodatkowa siła wyporu, to sześcian w rtęci zanurza się mniej, wypływa troszeczkę. Jego zanurzenie teraz jest X. Objętość zanurzenia jest równa X razy V. Opisujemy pierwszy przypadek. Ciężar równa się sile wyporu rtęci, a siła wyporu zgodnie z prawem Archimedesa jest równa ciężarowi wypartej rtęci, a ten ciężar rtęci jest równy gęstość rtęci razy objętość. Objętość jest równa 1/4 całkowitej objętości sześcianu, no i razy przyspieszenie ziemskie. W drugim przypadku równość tych trzech sił. Siła wyporu FWR2, siła wyporu rtęci, plus siła wyporu wody. Rozpisuję. Siła wyporu rtęci, gęstość rtęci razy objętość, objętość klocka, ta, która jest pod rtęcią, pod powierzchnią rtęci, to jest gęstość rtęci razy X razy V i razy przyspieszenie ziemskie. Plus siła wyporu wody. Siła wyporu wody jest równa ciężarowi tejże wody wypartej, a ona jest równa gęstość wody razy objętość wody. Jeśli tu jest XV, to ta objętość nad powierzchnią rtęci jest równa 1 minus X razy V i razy przyspieszenie ziemskie. Lewe strony są sobie równe, porównujemy prawe. I teraz popatrz, na podświetliłem na czerwono V razy G, które upraszczamy. Pozostaje nam taka zależność. Z prawej strony występują dwa wyrażenia zawierające X. Zostawiamy je z prawej strony, a gęstość wody rho ze wskaźnikiem W przenosimy na lewą. I z tego równania wyznaczamy X. Podstawiamy dane. Nie podstawiam jednostek, bo widać, że gęstość. Gęstość to kilogram na metr sześcienny. Te gęstości ładnie się upraszczają i po podzieleniu tych wartości, które widzimy w tymże ostatnim ułamku, otrzymujemy 19 setnych.